W 23. kolejce PKO BP Ekstraklasy w Zabrzu Górnik, który przed własną publicznością wygrał 5 ostatnich meczów, podejmuje lidera tabeli, a więc Jagiellonia Białystok. Uderzenie z dystansu Adriana Diegesa, ale Daniel Bielica bez problemów łapie piłkę. I wędrujemy na drugą stronę boiska. Piłka przerzucona na lewą stronę do Erika Janży. Janża starł się tam z Christopherem Hansenem. Domagają się piłkarze Górnika Zabrze odgwizdania rzutu karnego, ale sędzia Tomasz Kwiatkowski uznaje, że nie było tutaj faulu i gramy dalej. 17. minuta, ponownie Jagiellonia. Hansen do Jesusa i Maza i myli się minimalnie Hiszpan, a jeszcze tam próbował zamykać tę akcję Afimiko Pululu. Nic z tego nie wyszło. Rzut wolny dla Górnika. Erik Janża wrzucił piłkę. Jest Damian Rasak i piłka w siatce. Górnik Zabrze w 24. minucie obejmuje prowadzenie. Gola strzela Damian Rasak, swojego drugiego w tym sezonie. Piłka skozłowała jeszcze, otarła się od Tarasa Romanczuka i zmyliła Zlatana Alomerowicza. Chwilę później, w 28 minucie, Adrian Kapralik do Lukasa Podolskiego. Podolski przegrywa pojedynek z Alomerowiczem. Tym razem golkiper Jagiellonii broni znakomicie. Pierwsza połowa wyrównana i Górnik i Jagiellonia mają sytuacje podbramkowe. Tutaj akurat Jaga w polu karnym Górnika. Jose Naranjo, mocny strzał w głowę bramkarza Górnika Daniela Bielicy. Trafia Hiszpan. O, potężne uderzenie przyjął Bielica, ale mógł kontynuować grę. To już doliczony czas gry pierwszej połowy. Uderzenie z dystansu specjalisty od strzałów z daleka, więc Nene, ale minimalnie niecelnie. A w przerwie Włodzimierz Lubański odwiedził stadion Górnika. Legenda Górnika Zabrze i polskiego futbolu. 28 lutego pan Włodzimierz obchodził 77. urodziny, a więc dużo zdrowia i wszystkiego najlepszego życzymy. Lubański z trybun obserwował, jak zaraz po przerwie Jagiellonia znów próbowała doprowadzić do wyrównania. To już 66. minuta. Świetne podanie od Lukasa Podolskiego do Ennalego i szybkość Lorenza Ennalego, który wyprzedził dwóch zawodników, ale jego strzał zatrzymany przez Alomerowicza. Chwilę później ponownie Podolski. Podolski zatrzymał się, zakręcił, popatrzył i znów dograł fantastyczną, piękną piłkę do Ennalego. Tym razem Lorenz Ennali wygrywa pojedynek ze Zlatanem Alomerowiczem. Górnik Zabrze prowadzi 2-0, no ale ta asysta Podolskiego. Absolutnie stadiony świata, przepiękne, dokładne, mierzone podanie. No i Ennali zamienił to na gola, a więc drugi gol Ennalego w tym sezonie. Górnik prowadzi 2-0, ale chwilę później Dominik Szala popełnia błąd. Jest Naranjo, jest Kankali Skaner i nowy zawodnik Jagiellonii Białystok, który w przerwie zimowej dołączył do Jagi i strzela swojego pierwszego gola w PKO BP Ekstraklasie. Jeszcze po lekkim rykoszecie piłka trafiła do siatki, myląc Daniela Bielicę, a więc bardzo szybko Jagiellonia zmniejsza straty, zdobywa bramkę kontaktową. Na 79. minucie pan Tomasz Kwiatkowski wskazuje na 11 metr, bo Skrzypczak przytrzymuje tutaj Ennalego. Po długiej analizie VAR sędzia zmienia jednak swoje zdanie. Faul był, ale tylko rzut wolny. Z tego rzutu wolnego nic nie wynikło, za to mogło wyniknąć w ostatniej chwili, kiedy za rozgrywanie akcji wziął się Zlatan Alomerowicz. Jednak to uderzenie z własnej połowy do bramki nie wpadło. No ale to nie zmienia faktu, że Górnik Zabrze i tak wygrywa mecz z Jagiellonią Białystok 2-1. Świetny mecz Lukasa Podolskiego, to trzeba przyznać i podkreślić. Do tego gole Rasaka i Ennalego. Jaga odpowiedziała tylko bramką Kaliskanera. Jagiellonia jeszcze ciągle jest liderem, ale może stracić już w tej kolejce to pierwsze miejsce. Górnik Zabrze ma już tylko 7 punktów straty do Jagi, jest na 7. pozycji. Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok 2-1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.